Hej, zapraszam Was dzisiaj na film, w którym będziemy testować produkt z firmy Sios. Ja już ten produkt dawno, dawno temu dostałam, chyba z rok temu, o ile się nie mylę. I jest to coś takiego, co będzie odświeżało nam naturalny kolor. W tej chwili właśnie rozpuściłam włosy i jestem przed myciem. Możecie zobaczyć, jak wyglądają moje włosy po 2 miesiącach od farbowania. Ja zawsze robię sobie u fryzjera pasemka. I zdecydowałam, że tym razem nie chcę zrobić po 2 miesiącach, tylko chcę przeczekać do tych około 3 miesięcy. Zobaczymy, czy mi się to uda, a właśnie w tym ma pomóc mi, mam nadzieję, ten produkt, który będzie nam po prostu odświeżał kolor blond pomiędzy koloryzacjami. Ten produkt widziałam, że jest dostępny w 4 różnych wariantach i na pewno jest właśnie blond, jest kolor również rudy, jest brązowy. I jeszcze jakiś, nie pamiętam już jaki, chyba też jakiś tam brązowy, ciemniejszy. W każdym razie tutaj mamy pokazane, jakie mniej więcej stopniowanie jest tych kolorów i forma tego właśnie produktu to jest taka pianka. Ma to nam też jakby ułatwić aplikację, to że jest ten dziumek właśnie taki jak od pianki, ponieważ można to aplikować również pod prysznicem. W tej chwili, tak jak mówię, jestem przed myciem włosów i producent tutaj zaleca, aby stosować to na mokre włosy, na umyte mokre włosy. Ja nie będę Was zabierała pod prysznic i też pod prysznicem tego nie będę robiła, natomiast zrobię to rzeczywiście po umyciu włosów i pokażę Wam później, jaki wyszedł efekt i pokażę też, jak wyglądała właśnie aplikacja tego produktu. Także za chwilkę się zobaczymy. Umyłam już włosy i za chwilkę będę aplikować piankę, natomiast najpierw rozczeszę sobie włosy. Nie chcę, żeby one były takie bardzo, bardzo mokre. Co prawda, jak się używa pod prysznicem, no to wiadomo, że są one mokre, wtedy należy mocno włosy odcisnąć. Z tego, co wyczytałam tutaj na tej ulotce, która jest załączona do produktu, jest napisane, że nie zawiera nadtlenku wodoru oraz nie zawiera amoniaku. Nie było też w opakowaniu rękawiczek. Mam nadzieję, że nic mi się nie stanie z dłońmi, ponieważ nie jestem przygotowana i nie mam rękawiczek, więc no, mam nadzieję, że nic tutaj po prostu się nie wydarzy po drodze. Musi być ok. Więc w tej chwili po prostu rozczeszę sobie włosy. Tak, aby można było właśnie zaaplikować ten produkt. Ok, możemy aplikować piankę. Ona, jak widzicie, jest w takiej formie. I żeby właśnie należytą ilość wydobyć z niej, należy najpierw, tak jak to pianki, wstrząsnąć. Tutaj jest ponoć na 6 użyć, w zależności oczywiście od długości włosów. Podejrzewam, że w moim przypadku to pewnie byłyby z 4 użycia. No i co? Mamy do tego grzebień jeszcze. Taki dosyć rzadki, w związku z tym te włosy będzie nam łatwiej rozczesać. I spróbujemy, jedziemy. O, widzicie, to jest taka kulka, ona jest taka biało-szarawa, nie jest idealnie biała. Także tak się prezentuje, dość dużo za jednym razem nam wyszło produktu. I jest to dość puszysta konsystencja. Zrobimy najpierw z wierzchu. Pachnie męsko. To widzę, że chyba będę musiała robić to troszkę szybciej. Bo ona dosyć szybko się wchłania. Nie chcę po prostu ponawiać danego miejsca. Próbuję przeczesać włosy i zrobić taki trochę inny przedziałek
w innym miejscu, bo nie wiem już dokładnie, gdzie nałożyłam. Staram się tak trochę wprowadzić ten produkt jak szampon. Czyli tak wmasować bardziej. I nie wiem, czy zrobiłam to w odpowiedni sposób, więc najpierw rozczeszamy włosy. Ten grzebień, jak widzicie, dosyć dobrze sobie daje radę, bo tak jak mówię, ma dość szeroki rozstaw. Zrobimy teraz przedziałek sobie dziś na środku głowy, tak żeby mogła właśnie tutaj, w miejscu, na którym najbardziej mi zależy, czyli na właśnie odrostach, żeby mogła jeszcze zaaplikować trochę tego produktu. Na razie moje ręce wyglądają dobrze. No, nic się z nimi nie stało. Trochę mniej. Zrobimy to tak. Na grzywkę. O. Tak. I tak chyba myślę, że powinnam robić od samego początku, bo myślę, że tak będzie lepiej. Teraz przeczeszę do dołu. I zrobię kolejny przedziałek. Było ok, zrobię to jeszcze raz z drugiej strony. Jeszcze tył i reszta włosów.
Umyję sobie potem ręce. I mamy zaaplikowany produkt, jak widzieliście, momentami szło mi lepiej, momentami gorzej. Już później robiłam takimi właśnie partiami, czyli robiłam przedziałki i tam aplikowałam piankę. Najbardziej zależało mi na po prostu odroście, ponieważ mam dosyć duży odrost i chciałam właśnie, żeby on tak troszeczkę mi się wmieszał w te moje naturalne włosy. I też nie oszukujmy, że jakby nie patrzeć, włosy naturalne lepiej przyjmują różnego rodzaju specyfiki, a też nie zależy mi na tym, żeby zniszczyć sobie włosy, bo różne opinie na temat tej pianki słyszałam. Z tego co wiem, trzeba czekać około 3 minut na to, żeby coś się zadziało. Sama aplikacja zajęła mi na pewno z 5 minut, może kilka minut na pewno. W związku z tym mogłabym troszeczkę krócej poczekać, ale poczekam rzeczywiście 2-3 minutki. Spłuczę włosy, już nie będę ich myła, tylko po prostu ładnie spłuczę, bez szamponu. Wysuszę włosy i wtedy do Was wrócę. Ok, włosy są już po umyciu, po wysuszeniu. Nie wiem, co myślicie? Jeśli chodzi o odrost, no to zdecydowanie on tutaj jest i myślę, że on się po prostu nie zmniejszy. Ale wydaje mi się, że rzeczywiście troszeczkę kolor się zmienił. Tak bardzo delikatnie, lekko się odświeżył i... No są teraz takie, wiadomo, puszyste, bo nie nałożyłam żadnej odżywki, ale też nie zauważyłam tego, żeby włosy były jakieś takie cierpkie, sianowate też niekoniecznie. Ja dopiero przed chwilą skończyłam suszyć włosy, więc one teraz są jeszcze nieułożone i też są niedosuszone tak naprawdę od tutaj wewnątrz przede wszystkim. Efekt nie jest zły, powiem Wam szczerze, nawet całkiem się podoba. Widzę po grzywce, że też jest taka mocniej rozjaśniona, także jest to ciekawa alternatywa, a jeśli cokolwiek innego wystąpi w międzyczasie, to tutaj Wam zaktualizuję informacje, będziecie mieli je w opisie albo gdzieś tutaj napisane. Ja w każdym razie myślę, że będę sobie to stosować raz na jakiś czas, no chyba, że moja kondycja włosów się pogorszy, ale mam nadzieję, że czegoś takiego nie będzie. Producent pisze, że można używać to nawet raz w tygodniu. Ja już bym tutaj tak nie szalała. Uważam, że jednak lepiej pójść sobie raz na 2 miesiące do fryzjera na farbowanie włosów, na robienie pasemek, aniżeli jakieś takie cudowanie w domu. Ale wiem, że można to opakowanie kupić na przykład w Rossmanie czy w Hebe i jest to koszt około 20 zł. Także tutaj zostało mi jeszcze trochę, rzeczywiście zużyłam trochę, natomiast widzę, że czuję, że jest tego jeszcze sporo. Więc dajcie znać, co myślicie, jaki tutaj wyszedł mi efekt, czy używaliście tego produktu, czy polecacie, czy też nie, bo różne są opinie oczywiście w internecie. Tymczasem serdecznie Wam dziękuję za oglądanie i pozdrawiam. Pa, pa!